Ten materiał bezpośrednio nawiązuje do SCP-076. Przed obejrzeniem tego filmu radzę się z nim zapoznać. Linki zarówno do mojego materiału o nim, jak i odpowiedniej strony fundacji znajdują się w opisie. Wszystkie informacje odnośnie projektu Abel i mobilnej formacji operacyjnej Omega-7, Puszka Pandory, zostały objęte oznaczeniem Q, zgodnie z rozkazem Rady O5. Kontynuując, oświadczasz, iż posiadasz zezwolenie do wglądu do plików oraz że otrzymałeś autoryzację typu musi wiedzieć od odpowiedniego pracownika z upoważnieniem poziomu 4 lub wyższego. Log incydentu mobilnej formacji operacyjnej Omega-7. Od dyrektor administracja bezpieczeństwem zapisków i informacji do administratorzy z upoważnieniem poziomu 4. Temat ABZI. Aktualizacja protokołu bezpieczeństwa. RE. Informacja uzupełniająca. RE. SCP-076. Nazwa pliku. Dodatek 076-1. Projekt Abel i mobilna formacja operacyjna Omega-7. Poprzednie wymagania. O5. Nowe wymagania. Upoważnienie poziomu 3, jeśli musi wiedzieć. Data ważności. Roku. Profil psychologiczny podmiotu SCP-076-2. Umysł SCP-076-2 diametralnie różni się od ludzkiego, albo obiekt jest ciężko obłąkany. Ludziom trudno jest zrozumieć jego pomysły. Trudno jest obdarzyć go empatią. Pojęcia takie jak seks, miłość czy równość są mu nieznane, a przynajmniej względnie niezrozumiałe przez pryzmat jego osobowości. Podmiot nie jest w żaden sposób zainteresowany tematyką seksu. Ma trudności w niewizualnym rozróżnieniu płci. Ponadto podmiot przyznał, że przyjemność sprawia mu zabijanie oraz wywoływanie bólu, emocjonalnego oraz fizycznego, jednakże to go nie pociąga. Innymi słowy, obiekt jest idealnym socjopatą. Testy na inteligencję SCP-076-2 nie przyniosły jednostajnych rezultatów. W dalszym stopniu nie uzyskano dokładnego wyniku. Może to mieć związek z obcymi dla nas procesami myślowymi podmiotu. SCP-076-2 wykazał obszerną wiedzę na temat ludzkiej anatomii. Miało to miejsce w wysoce brutalnym kontekście. Strategii wojskowych w działaniach otwartych, metalurgii oraz, co nietypowe, znajomości gospodarowania żywym inwentarzem. Obiekt posługuje się kilkoma językami, w tym angielskim. Jednakże najbardziej charakteryzuje go znajomość kilku dialektów starożytnego sumeryjskiego, języka prawdopodobnie przezeń preferowanego. SCP-076 okazuje jedynie pogardę w stosunku do ludzi, jednakże istnieje tutaj wyjątek. Obiekt zdaje się traktować osoby, które uzna za lepsze od siebie, z szacunkiem. Odkrycia tego dokonano, kiedy agent, czyli osoba posiadająca znaczne doświadczenie w związku z SCP-076-2, nie pojawił się po jego ucieczce. Podmiot wyglądał na przygnębionego. Kilkoro pracowników zapytał, gdzie ukrywa się agent. Kiedy w końcu poznał los agenta, zgon w wyniku obszernych obrażeń po nalocie mającym zatrzymać SCP. SCP-076-2 zakończył swoją furię, a następnie pozwolił się odeskortować oraz obezwładnić. Podmiot został następnie przesłuchany. Rozmowa miała na celu zbadanie nagłych zmian zachowania obiektu. Początek logu. Dlaczego tak bardzo interesujesz się śmiercią agenta? Jestem Mazdanem Marsalihira. Marsalihira. Dlaczego jego śmierć ci obchodzi? Zabiłeś już tylu ludzi. Dlaczego on jest... inny? Otóż w przeciwieństwie do was, Arena stanowił wyzwanie. Był prawdziwym wrogiem. Dlaczego miałoby to być dla ciebie dobre? Za każdym razem, kiedy się przebudziłeś, chciałeś uciec. On odpowiadał za wielokrotne ujęcie twojej osoby. Na pewno musisz się cieszyć, że nie żyje. Nie oczekuję, że zrozumiesz. Wiesz, że strzeli mi w łeb ponad 5 razy. Taki mężczyzna zasługuje na śmierć w walce tak bliskiej, że może poczuć oddech swojego wroga. Nie w jakimś zniszczeniu zamówionym przez kurczliwych królowi książąt, które bezpiecznie chowają się w pałacach. Reszta z was nie obrzydza. Nie ma nawet ochoty was zabić. To oznaka możliwości psychologicznego wpływania na umysł SCP-076-2, tudzież mechanizmu kontrolującego.
W związku z obszernymi stratami zasobów, w związku z próbami ucieczki SCP-0762 oraz mając na względzie chęci wyrażone przez Komisję Bowla, która chce przekształcić obiekty SCP w broń taktyczną, sugeruję wykorzystać tę możliwość w trybie natychmiastowym. Od dr. do dr. P. G. Projekt Omega 7. Temat. Powiedział tak. Propozycja projektu. Mobilna formacja operacyjna Omega 7, Puszka Pandory. Opis misji. Asystowanie SCP-0762, Abel, w sytuacjach wysokiego zagrożenia podczas działań polowych. Organizacja formacji operacyjnej. Specjalna broń formacji operacyjnej Abel. Dowódca formacji operacyjnej 10 do 20 agentów polowych podzielonych na 5 drużyn. Każda sekcja składa się z 3 do 5 osób. Potencjalnych kandydatów na członków formacji należy wyselekcjonować spośród elitarnych agentów polowych. Selekcji ma dokonywać sam podmiot, Abel. Działanie ma zapewnić bezproblemowe relacje pomiędzy obiektem i zwykłymi członkami formacji. Protokół bezpieczeństwa. SCP-0762, Abel, ma na karku zapięte urządzenie, które po włączeniu lub próbach grzebania w nim dokona natychmiastowej detonacji, co doprowadzi do śmierci SCP-0762 przez całkowite zniszczenie rdzenia kręgowego, tchawicy i wszystkich witalnych naczyń krwionośnych szyi. Do osoby SCP-0762 przyczepiono również urządzenie namierzające. Ma to na celu powstrzymanie obiektu przed zabijaniem, jeżeli nie zostanie wydany taki rozkaz, oraz przed zniszczeniem placówki organizacji. Odzież i wyposażenie. Członkowie formacji są uzbrojeni i wyposażeni zgodnie z doktryną MFO. Jako że podmiot Abel nie przepada za używaniem broni palnej, ani nie rozumie jej zastosowania taktycznego, uzbrojony jest w jeden lub więcej egzemplarzy broni białej ostrej, której wybór przypada jego osobie. Dodatek. Na Boga! Znajdź im coś do roboty! Abel zaczyna się nudzić, przez co przeprowadza ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji na swoich ludziach. Oni mają naboje, a on broń treningową. Widziałeś, żeby ktoś kiedykolwiek złamał człowiekowi szczękę przy użyciu plastikowego miecza? On nie przestanie, dopóki ktoś nie zginie. Doktor. Raport doktora P. G. Projekt Omega 7. W świetle biegłej znajomości języka sumeryjskiego przez SCP-0762 naukowcy poprosili obiekt o przetłumaczenie kilku dokumentów. Początkowo obiekt był temu przeciwny, jednakże przetłumaczył teksty, które uznał za godne jego uwagi. Większość wybranych przez SCP-0762 tekstów dotyczyła bitew i legendarnych herosów. Szczególnie polubił ekipę Gilmagesu. Jednakże, kiedy pewien badacz przedstawił obiektowi symbol SCP-073, SCP-0762 wpadł w silny szał. Zabił kilku naukowców, zanim zdołano uśmiercić go przypiętym do karku ładunkiem wybuchowym. Kiedy obiekt się przebudził i został o to zapytany, odpowiedział agresją, wobec czego podłużono ten tok rozmowy. Zaleca się nie skupiać uwagi SCP-0762 na żadnym elemencie związanym z SCP-073. Oba podmioty nie mogą ponadto znaleźć się w tej samej placówce. Dodatek 07607. Niedawno zaakceptowano SCP-stopień w roli członka mobilnej formacji operacyjnej Omega 7, co miało miejsce, kiedy pokonała ona SCP-0762 w wyzwaniu, podczas którego chciano sprawdzić, które z nich zdoła aktywować kilka rozmieszczonych o ponad 1 milę od siebie i od punktu startowego urządzeń. Wynik SCP-105 był o wiele lepszy niż SCP-0762, gdyż użyła ona swoich wrodzonych zdolności, by wygrać. SCP-0762 przyznał się do przegranej i zezwolił SCP-105 na dołączenie do grupy. Dodatek 07609. Zaproponowane poznanie SCP-0762 z SCP-682 zostało odroczone bezterminowo. Pracownicy z upoważnieniem poziomu 4 mogą złożyć wniosek o udzielenie im dostępu do ewentualności 0762-3. Dodatek 07623. Zgodnie z życzeniem Komisji Bowla, mobilna formacja operacyjna Omega 7 stacjonować będzie w regionie, przeciwdziałając. Temat. Nie rób tego, p***. Na Boga! Nie rób tego! Wystarczy tego złego!
Wystarczy, że są również Iris przekształcić w broń. Nie pozwól wojsku wkopać nas w ich brudną robotę przeciwko jakimś piaskowym rolnikom z... Temat: dobra robota. Wspaniała robota, doktorze. Misja przebiega dokładnie tak, jak oczekiwano. Zadzwonimy, jeżeli znowu będziemy potrzebować waszej pomocy. Generał... Bowl. Temat: mam nadzieję, że jesteś z siebie dumny, skurwysynie. Bo jesteś większym dupkiem niż ten gość. Temat: zmiana przydziału. Od tego momentu doktor zostaje przydzielony do pracy z SCP-682 w charakterze pracownika z upoważnieniem poziomu pierwszego. Temat: problemy. Pomimo naszych najlepszych starań, podmiotu Abel nie można łatwo kontrolować. Wszelkie próby zajęcia go czymś okazały się bezskuteczne. Problemem jest to, że jest idealną maszą do zabijania i to wszystko, co chce robić. Wygląda na to, że właściwie tego chcemy, ale problemem jest tutaj nieznajomość sposobu na jego wyłączenie. Kończą mi się misje, które może bym mu przydzielić, a te, które mu pozostają, to takie, które nie wymagają od niego umysłowego zaangażowania. Zaczyna prowokować innych członków zespołu. Kwestią czasu jest, nim coś się posypie. Wnioskuję o zezwolenie na przerwanie projektu i tymczasową neutralizację Abla aż do momentu, kiedy znajdziemy dla niego więcej zajęć. Temat: problemy. Nie może być. Neutralizacja podmiotu Abel w tym momencie wywoła opóźnienie, którego nie możemy zaakceptować. W ciągu następnych otrzymacie od nas kolejną misję. Jedyne, co macie do tej pory robić, to czymś go zajmować. Wyślijcie go na jakieś wakacje albo coś. Temat: ostrzeżenie. To automatyczne ostrzeżenie. SCP-0762 wyłączył ładunek wybuchowy w swoim kołnierzu, przez co straciliśmy nad nim kontrolę. Wszyscy pracownicy muszą zachować daleko idącą ostrożność. Kolejne komunikaty uwarunkowane będą rozwojem wydarzeń. Temat: uruchomienie ostatecznego rozwiązania. To komunikat automatyczny. Nie odpowiadać. Daty i czasu: strefa przechowawcza 25 uruchomiła sekwencję detonacyjną lokalnego ładunku jądrowego. Sekwencja dojdzie do skutku za 10 minut. Temat: ostateczne rozwiązanie strefy przechowawczej 25. Daty i czasu: strefa przechowawcza 25 uległa zniszczeniu wskutek eksplozji lokalnego ładunku jądrowego. Ośrodki 67 i 68 wykonują protokół FEMA oraz zabezpieczają lokalizację w trybie najszybszym. Po rozwoju wydarzeń, ABZI przekaże personelowi informacje o oficjalnej historii kryjącej incydent. Zrewidowany profil psychologiczny podmiotu SCP-0762. Umysł SCP-0762 diametralnie różni się od ludzkiego, albo obiekt jest ciężko obłąkany. Ludziom trudno jest zrozumieć jego pomysły, trudno jest obdarzyć go empatią. Pojęcia takie jak seks, miłość czy równość są mu nieznane, a przynajmniej względnie niezrozumiałe przez pryzmat jego osobowości. Podmiot nie jest w żaden sposób zainteresowany tematyką seksu. Ma trudności w niewizualnym rozróżnieniu płci. Ponadto podmiot przyznał, że przyjemność sprawia mu zabijanie oraz wywoływanie bólu, emocjonalnego oraz fizycznego, jednakże to go nie pociąga. Innymi słowy, obiekt jest idealnym socjopatą. Testy na inteligencję SCP-0762 nie przyniosły istotnych rezultatów. W dalszym stopniu nie uzyskano dokładnego wyniku. Może to mieć związek z faktem, iż komunikacja z podmiotem, kiedy ten znajduje się w stanie furii, jest niemożliwa. Obiekt posługuje się kilkoma językami, w tym angielskim, jednakże najbardziej charakteryzuje go znajomość kilku dialektów starożytnego sumeryjskiego, języka prawdopodobnie przezeń preferowanego. SCP-076 okazuje jedynie pogardę w stosunku do ludzi i chce zabijać wszystkich, których ujrzy. Nie należy podejmować prób skomunikowania się z podmiotem.